W tej chwili przygotowanych do wyjazdu jest około 80 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Są to elitarne jednostki wyspecjalizowane, wchodzące w skład centralnych odwodów operacyjnych w gestii komendanta głównego. W jakim rejonie będziecie pracować i co będziecie robić? Jedziemy w miejsce wskazane przez stronę ukraińską. Będziemy robili to, co będzie wymagane na miejscu. Nasza grupa jest samodzielna, posiada pełne zaplecze sanitarne, posiadamy kontenery kwaterniczowskie, posiadamy również kontenery sanitarne, posiadamy własną wodę pitną, zapas żywności. Także jesteśmy całkowicie samodzielni i będziemy w przeciągu 10 dni robili na miejscu to, co będzie wymagała od nas strona ukraińska. Jest to wyjazd do akcji, raczej jedziemy w nieznane. Takich akcji nie jest zbyt wiele, jeżeli chodzi o misje zagraniczne. No nie wiemy, z czym się spotkamy tam na miejscu. Przypuszczamy, ale nie jesteśmy pewni.